Witam z nadśniadania. Jest to małe dzieło sztuki. Jestem z siebie bardzo dumna. A przyznam szczerze, że zajęło mi dosłownie jakieś 10 minut, bo to kwestia dobrego prepu. Miałam ugotowaną komosę, miałam zrobiony hummus z bobu, miałam mało solnego od mamy. I jedyne co zrobiłam, to ugotowałam jajka i zerwałam zioła z balkonu. Uważam, że diabeł tkwi w prezentacji, więc pięknie pokrojone w paseczki zioła, pięknie pokrojony ogórek. Lecimy. Kluczowe są jajka, a raczej ich poprawne ugotowanie. Do zagotowanej wody wrzucam jajka na 6 minut i to jest idealne jajko na miękko. Proszę się ze mną nie kłócić. 8 minut będzie takie fajne, półtwarte. Po ostatnim warsztacie z jarzynową zrobiłam sobie masełko, boże, co ja gadam, sól maldon werbenową, suszoną werbeną, idealna do masełka, to się zgadza. Uwierzcie mi, jest to naprawdę banał, a efekt jest no całkiem niezły, powiem. Idę jeść. Mówiłam, że będzie ekspresowo, bo przygotowanie tego dania zajęło mi dokładnie ułamek sekundy. Ale jest to spełnienie wiosennych marzeń i było naprawdę przepyszne. Słuchajcie, jeśli myśleliście, że nie pokażę Wam się dzisiaj przed kamerą, to ja też tak myślałam, ale sytuacja jest poważna, bo rozmawiamy o kolacji i jestem tak podekscytowana tym, co wymyśliłam, że muszę się tym z Wami podzielić w takiej oficjalnej formie. Dlatego, że dzisiejszy vlog powstaje spontanicznie, bo czuję ostatnio niesamowity przypływ kreatywności i bardzo chciałam zrobić taki film, gdzie realnie pokazuję Wam, jak wykorzystuję to, co zostało mi w lodówce z tym, co dostałam od mamy i po prostu na bieżąco wymyślam sobie dania, no właśnie, w kreatywny sposób, ale takie, które zajmują finalnie w przygotowaniu chwilę i trochę o tym jest ten film. Strasznie, strasznie się cieszę i cały dzień chodziła za mną kolację, bo wiedziałam, że mam od mamy słoik z leczo z młodej kapusty z roślinną kiełbaską i przysięgam, zastanawiałam się od kilku godzin, z czym ja go podam, żeby było ekscytująco, żeby było różnorodnie, żeby też było dla Was inspirująco, żeby nie powtarzać niczego z jutrzejszego vloga, którego nagrywam, ale Wy go zobaczycie za sekundę. I już była opcja kasza, ale kasza była rano, była opcja chleba, ale jakoś nie miałam na to ochoty, była opcja młodych ziemniaczków, ale w sumie bym tak na co dzień tego nie zjadła, więc kminiłam i słuchajcie, wracałam z siatami właśnie wiosennymi na jutro i mnie olśniło. Pomyślałam sobie, co musiałoby się wydarzyć, żeby to leczo było dla mnie ekscytujące? I odpowiedź brzmi: placek ziemniaczany, chrupiący placek ziemniaczany, trochę taka wariacja na temat placka po zbójnicku, bo tutaj wiecie, kapusta, papryka, pomidory, kiełbaska i placek. I myślę sobie, dobra, mam batata. Na początku pomyślałam sobie, młode ziemniaki, potem tak myślę sobie, nie, mam przecież batata, trzeba go wykorzystać. I już byłam na maksa nakręcona i wtedy doszedł ostatni element, czyli niosę ze sobą kawałek młodej kapusty, który właśnie kupiłam i zawsze chciałam zrobić okonomiyaki, czyli japońskie placki z kapusty. Co więcej, tam w przepisie jest jakieś warzywo starte, typu marchewka, no a kuzynem marchewki jest przecież batat. Pomyślałam sobie, mamy to. Sprawdziłam przepis jakiś rozkosznego, sprawdziłam przepis chyba Kingi Paruzel z kuchni Lidla, zobaczyłam, że u rozkosznego jest tofu, więc to nam podbije jeszcze białko. I mówię, robimy to. Więc za sekundę powstanie na Waszych oczach okonomiyaki wersja karo, ale generalnie clue jest takie, że dużo myślę o jedzeniu, to po pierwsze, a po drugie bazuję na tym, co mam w domu i mam nadzieję, że w jakiś sposób sprzedaję Wam tym samym fajne patenty. Możliwe, że jeszcze wyskoczę po moje ulubione kimchi do sklepu pod domem, bo myślę, że ono by tutaj fajnie pasowało. Lecę. Wow. Misja kimchi i dymka wykonana. Teraz jeszcze, moi drodzy, proszek do pieczenia i lecę jeść. To są, moi drodzy, gotowe składniki. Karo pozostanie karo i niestety Wam nie podam dokładnych miar, bo sama nie wiem, co z tego wyjdzie, ale na początek będę mieszać jajko z miso. Tutaj mamy też przyprawy, czyli sól, pieprz biały i proszek do pieczenia, trochę wędzonej soli. Następnie połączę to wszystko z mąką pszenną.
I dodam poszatkowane warzywa. Batat, tofu, nie jest warzywem, ale wiecie, o co chodzi. Dymka i młoda kapustka. I miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. To jest, moi drodzy, moja masa. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Tutaj dolina koperku, bo już kroję do podania. Rozgrzewam masło klarowane i niech się dzieje. Zaczęło się bardzo obiecująco. Przykryłam mojego placka i liczyłam, że wydarzy się cud. Ale potem okazało się, że wszystko przywarło i zamiast piec go, znaczy smażyć go przez łącznie 10 minut, to zajęło mi to wszystko pół godziny użerania się z tą masą. Jak widzicie, wygląda to dosyć beznadziejnie. I postanowiłam, że uratuję jakoś te szczątki placków i zrobię z tego jednego pięknie wyglądającego okonomiaki, ale uważam, że winę tutaj ponosi moja patelnia, która po tym doświadczeniu idzie do wymiany, ponieważ wszystko do niej przywiera i zepsuła mi danko. Zrobiłam, co mogłam, więc teraz spełniam swoje marzenie. Placka po zbójnicku. Wygląda to super. Dam znać, jak smakuje, ale powiem wam, nie róbcie tego, jeśli nie macie dobrej patelni. To oznacza tylko jedno. Było naprawdę smacznie, ale gdyby nie arcypyszne leczo mojej mamy, które zjadłam całe, no to myślę, że nie bylibyśmy aż tak zadowoleni. Ja i mój żołądek. Ale jest git. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego food vloga, filmu z serii Wszystko, co jem. Jeżeli nie lubicie mój styl gotowania, to zapraszam was bardzo serdecznie do przetestowania mojego foodbooka 2.0, czyli mojego e-booka kulinarnego, mojego przewodnika po moim stylu gotowania, gdzie macie gotowy system budowania posiłków, mnóstwo inspiracji, wszystkie moje ulubione przepisy, a raczej pomysły na to, jak łączyć smaki. Jest cała sekcja letnich obiadów, które będą idealne na nadchodzący sezon. Link jest oczywiście w opisie, macie też go w wersji audiobookowej. Dajcie znać, jakiego rodzaju food vlogi was interesują, bo nadchodzi taki super sezonowy wiosenny i myślę, że będzie ich sporo, ale jestem ciekawa, co was najbardziej kręci. I dajcie znać, czy macie e-booka i czy z niego korzystacie, bo za każdym razem, kiedy mnie oznaczacie, to strasznie, strasznie się jaram. Buziaczki i do zobaczenia.